Wczoraj odbyła się w Sejmie bardzo ciekawa impreza. W Sejmie, proszę Państwa, zawsze obraduje taki parlament młodzieży i obradował również wczoraj. I muszę powiedzieć, że jak czytam dzisiejsze sprawozdanie w Gazecie Wyborczej, to jest to przerażenie. Obserwowałam nieraz ten parlament młodzieży, ale takiej indoktrynacji, jaką wczoraj pokazano z tejże trybuny sejmowej, to jeszcze nie spotkałam. Nie słyszałam nigdy zdań. Uważam, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona. Niech żyje Wielka Polska. Czy mamy moralny obowiązek nieprzyjmowania nielegalnych imigrantów w trosce o nasze bezpieczeństwo? Bardzo rzadkie były głosy krytykujące rząd. Widziałam zresztą taki filmik w internecie z dziewczyną, która mówiła, że jest jej wstyd, jak rządzicie. Już nawet przerażające jest to, jaki straszliwy brak samodzielności jest wśród tej młodzieży, która przecież jest taką młodzieżą politycznie rozbudzoną i przynajmniej powinna umieć coś powiedzieć własnym językiem, a mówi najgorszym językiem polityki, tym, który jest dzisiaj w polityce najgorszy. Nie wiem, czy to świadczy o tym, że oni zostali tak specjalnie dobrani, czy to świadczy o tym, że rzeczywiście z tą edukacją, zwłaszcza o społeczeństwie, o państwie, jest aż tak marnie. Żadnej własnej myśli. Kompletnie żadnej własnej myśli. Być może wyborców Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie zabraknie i Wojciech Maziarski nie ma racji w ślad za Ryszardem Petru wzywając do wyborów. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.